tytuł kursu Organizowanie działalności gospodarczej. Moduł Prawne podstawy podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej. Temat Jak wybrać rejestr dla działalności gospodarczej. Wiesz co, Wojtek? Zazdroszczę Ci. Prowadzisz swoją działalność gospodarczą, sam jesteś sobie sterem, żeglarzem i okrętem. Ja też teraz zastanawiam się nad rozpoczęciem własnej działalności, tylko nie jestem pewien, gdzie powinienem ją zarejestrować. Czy w urzędzie miasta, czy w sądzie? To zależy od formy prawnej działalności, którą wybierzesz. Jeśli chcesz być jednoosobowym przedsiębiorcą lub wspólnikiem w spółce cywilnej, to wybierz CE i DG. Co wybieram? Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej, w skrócie CE i DG. Jest to spis przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, działających na terenie Polski, prowadzony w systemie informatycznym przez ministra gospodarki. Jest to system umożliwiający ewidencjonowanie działalności gospodarczej drogą elektroniczną. A jeśli chcesz działać w formie spółki jawnej lub komandytowej, to musisz wybrać wpis w KRS, w Krajowym Rejestrze Sądowym. Jest to scentralizowana informatyczna baza danych, która składa się z trzech osobnych rejestrów. Rejestru przedsiębiorców, rejestru stowarzyszeń i innych organizacji oraz rejestru dłużników niewypłacalnych. Jego podstawowym zadaniem jest powszechne udostępnianie szybkiej i niezawodnej informacji o statusie prawnym zarejestrowanych podmiotów, o jego sytuacji finansowej oraz sposobie jego reprezentowania. W każdym razie, gdy stajesz się przedsiębiorcą, musisz działalność zarejestrować. Rozumiem. Myślę, że mogę mieć pewne trudności na początek. A to, o czym mówisz, to dla mnie zupełna nowość. Wiesz co, mam chwilę wolnego czasu, to wytłumaczę Ci co i jak. Zajrzymy do internetu, to sam zobaczysz, jakie to proste. A pochwal się, co to za biznes? Wiesz co, postanowiłem założyć firmę ochroniarską. Ohoho, to jeszcze będziesz potrzebował koncesji. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.